Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, ostatni już dzień naszych nauk rekolekcyjnych, gdzie mówimy o relacjach. Przyglądamy się naszym relacjom. Pierwszy dzień, w sobotę, mówiłem o relacji do przyrody, właściwie to przez przyrodę Pan Bóg często nam coś może powiedzieć o nas samych i o sobie samym też. W drugim dniu, w niedzielę, mówiliśmy, rozmyślaliśmy o relacji do drugiej osoby. Jakże to ważne, żeby te relacje były dobre. Jakże to ważne, żeby zobaczyć moje relacje i pytać się Pana Boga, jak one, w jaki sposób one mogą być lepsze. W trzecim dniu, wczoraj, mówiłem o relacji do siebie, o takim kontakcie z samym sobą. A dziś chcę powiedzieć o kontakcie z Panem Bogiem. O relacji z Panem Bogiem. I słyszymy dzisiaj czytania o tym, że ten świat przemija. I pierwsze czytanie, które mówi nam z proroka Daniela o widzeniu króla, gdzie Daniel mu tłumaczy to widzenie, i mu mówi, że twoje królestwo będzie czas, że przeminie. Tam będą różne etapy tego królestwa. Złote, srebrne, tam później żelazne i później, że przeminie, rozpadnie się. Daniel to mówi. Może król tego nie dociągnie, nie dożyje do tego czasu, ale to przemija. Przemija. Tak samo w Ewangelii Łukasza, dzisiaj, którą słyszeliśmy, Pan Jezus zapowiada zburzenie świątyni. I oni pytają, kiedy to będzie, Panie? A Jezus jakby chce robić te słowa swoimi nieśmiertelnymi. No bo można by powiedzieć, tak, historia mówi, że było to tam w 40 to atakiem roku, a później w 100 którymś tam jeszcze bardziej zniszczyli. Została jedna ściana do dzisiaj. Ale to nie tylko o to chodzi. Pan Jezus te słowa czyni nieśmiertelnymi. On nie chce, żeby je czytać i żeby takiego dzisiejszego dnia tutaj w Ottawie usłyszeć to słowo i żeby ono było dla nas nieśmiertelne. Nie tylko o tamtym czasie, kiedyś to świątynia została zniszczona. Tylko żeby to usłyszeć teraz. On mówi tak, że strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Bo wielu będzie mówić, że to ja jestem, to przyszedł czas. Ale to się ma stać wszystko. To się ma stać. Wojny, głód, zaraza, trzęsienia ziemi, dziwne zjawiska. To wszystko ma być. I nie od razu nastąpi koniec. Ale siostry i bracia, co Pan Bóg chce nam powiedzieć? Że wszystko przemija, tak naprawdę. Wszystko przemija. Ma zostać nasza relacja z Bogiem. Właśnie najważniejsze pytanie. Nawet świątyni nie będzie, mówi Jezus. Ale jak ty z Bogiem żyjesz? Bo Żydzi mówili, że ona jest piękna, przyozdobiona kamieniami, darami. No zobacz, jaką mamy ładną. A Jezus jakby chciał zwrócić naszą uwagę, że nie o piękno tej świątyni chodzi. Chociaż i jest piękna, i święta, i tak dalej. Ale chodzi o Boga. Mówimy, Kościół to wspólnota ludzi. No można tak powiedzieć, ale z Bogiem. Wspólnota ludzi z Bogiem. Bo wspólnota ludzi sama to jest firma, nie? To jest jakieś tam stowarzyszenie. Z Bogiem. I siostry i bracia, Bóg objawia się człowiekowi.
na różne sposoby. Przede wszystkim w Biblii, przez Słowo Boże, ale objawia się też przez przyrodę, tak jak już mówiłem, może przez jakiegoś proroka, tak, drugiego. Żona może być prorokiem dla męża, mąż dla żony. Ale co Bóg oczekuje od nas, Pan Bóg? Odpowiedzi naszej wiarą. Naszej odpowiedzi wiarą. I te trzy cnoty teologalne, inaczej mówię, cnoty boskie, które właśnie odnoszą się do Pana Boga. Wiara, nadzieja i miłość. One wszystkie zaczynają się, można powiedzieć, rozpoczynają się od wiary. Tak, Panie, ja wierzę. Nie tylko to wierzę, że jesteś, ale i zawierzam siebie, czyli ufam. Czyli ufam, że dobrze prowadzisz. Nie? Czyli ufam, że to wszystko, co się dzieje, to ma sens. I wiara ma być wytrwała, ma prowadzić do wytrwałości. Różne mamy wypróbowania wiary naszej, tak? Przeróżne. Różne wątpliwości. Jakimże wielkim wypróbowaniem była pandemia dla nas. A i inne są wypróbowania wiary. Często jakieś trudności w życiu. Dylematy moralne. To są wszystko wypróbowania mojej wiary. Pamiętam, mi jeden ojciec mówił, że miał parafianina. Spotkał go, on był w wojsku, służy i mówi się, że tam nie ma ludzi niewierzących w tym, na froncie. Tam wszyscy wierzą, nie? Modlą się. No to nie do końca prawda, bo mówi, że spotkał, chłop chodził do kościoła. Na 10 dni przyjechał do Gniewania i mu mówi: ojcze, ja nie wierzę już. No jakieś takie miał wypróbowanie, tyle zła zobaczył. No on mu powiedział prost, nie? Nie wierzę. Nie? Czyli po prostu nie podołał temu wypróbowaniu. No może jeszcze, no, żyje. Modlimy się za niego. Może jeszcze jakoś przejdzie te swoje trudności. Ale na ten czas, nie? Na ten czas tyle zła zobaczył, tyle korupcji, tyle cierpienia. Nie wiem czego jeszcze. Że powiedział, że nie wierzy. No, w szczerości serca. Pan Bóg chce naszej odpowiedzi wiarą. I wielu ludzi mówi: nie, ja nie wierzę. Nie? Ja to tam nie wierzę. Nie? Jeden dominikanin, tak piękny taki ma przykład o wierze. Mówi, że każdemu jest dane ziarenko wiary. Każdemu, kto był ochrzczony. My wierzymy, że to jest... Nawet jak się pyta ksiądz, o co prosicie Kościół Boży, to można powiedzieć o chrzest, a można też odpowiedzieć o wiarę. I wierzymy, że wiara jest nam dana na chrzcie. Jest ona dana. I właśnie ten dominikanin tak tłumaczył, że starszy taki ojciec, już no, mocno starszy, on mówił, że to jest jak program komputerowy albo jak aplikacja w telefonie, nie? Wiara. Każdy z nas ją ma, tylko że ty jej nie używasz. I zapomniałeś, że ona jest. Ona gdzieś tam jest. W settings zobaczysz, tam jest ta wiara. Tylko że ty po prostu zapomniałeś, że ona w ogóle jest i myślisz, że jej nie masz. No i ten ojciec, on mówi właśnie 15 minut modlitwy codziennie. Słowo Boże przeczytaj, fragment, niedużo, przeczytaj i spotkaj się z Bogiem w kontemplacji. W myślach módl się z Bogiem. Po prostu bądź z Nim. Mówi tydzień, dwa, trzy i już nie będziesz mówił, że nie wierzysz. Co najmniej będziesz miał wątpliwości w swoim ateizmie, nie? Co najmniej. Ale ogólnie to Pan Bóg rozwinie tą wiarę, to ziarenko, które zaczynasz podlewać modlitwą, tak by można powiedzieć. Ono stanie się piękną roślinką
I twoja wiara, ona będzie duża. I siostry i bracia, Benedykt XVI o nadziei mówi, że jest to druga strona wiary. Tak jest cała encyklika jego o nadziei Spe Salvi, gdzie on mówi, że nadzieja jest wiarą. I on mówi o miejscach nadziei. Nie, bo nadziei bez wiary nie ma. To tak, trzeba też to zrozumieć. Te trzy cnoty teologalne, one są powiązane ze sobą. To jest relacja do Boga. Cnoty teologalne to jest relacja do Boga, prawidłowa relacja do Boga, którą patrzymy z różnych stron. No, tak bym to powiedział. Wiara, nadzieja, miłość. Nadzieja ma, Benedykt XVI mówi, że są trzy miejsca, takie główne miejsca nadziei. Pierwszym to jest modlitwa. Modlitwa, to znaczy, że już nikt mnie nie słucha, ale mam nadzieję, że Pan Bóg mnie słucha. Gdy się modlę, to jest ta nadzieja, że On to słyszy. I często jest tak, że nam się wydaje, nie, że muszę dużo, dużo mówić, dużo jakieś specjalne jakieś modlitwy odmawiać. Czasem może zazdrościmy komuś, kto tak się modli. Ale siostry i bracia, liczy się fakt modlitwy. Liczy się fakt modlitwy. Nie emocja, którą mam podczas tej modlitwy, tylko fakt liczy się modlitwy. To trzeba sobie to przypominać. Liczy się fakt modlitwy. Wydarzenie modlitwy Pan Bóg widzi. Nawet jeśli się źle czuję, nawet jeśli przysypiam, nawet jeśli mylą mi się te jakieś, na przykład modlitwy, które mam odmówić. Nie? Nawet jeśli się modlę, nie wiem, i jest zimno i już nie chciałbym, ale dobra, ale się domodlę do końca. I nic tam nie, wydaje mi się, że nic tam nie uzyskałem, nie? Bo tutaj na rekolekcję słyszałem, że 15 minut módl się, to ustalisz sobie z Panem Jezusem na cały Adwent, postanowienie, ale mi się nie udało, no nic, nie myślałem o różnych rzeczach. No modliłem się, nawet świeczkę zapaliłem, ale jakoś nic, nie? No to liczy się fakt modlitwy. To liczy się to, że się modlisz. Bo o to chodzi. To jest trochę jak z autostopem. Nie? Jechaliście autostopem? Albo jedziesz, albo stoisz. Nie? I naprawdę nieważne, jaki kolor tego samochodu, czy ciebie weźmie jakiś trak, czy ktoś inny. Jeden ojciec mi mówił, że koparką jechał kiedyś. Ważne jest to, że jedziesz. Nie? Ważne jest to, że jedziesz. Dlatego zachęcam do modlitwy. I spójrzmy też na nasze modlitwy, bo Pan Bóg chce naszego rozwoju. Pamiętajcie to zawsze, że Pan Bóg chce rozwoju. Często jest tak, że my się, zwłaszcza może panie to mają, nie? Że nabiorą na siebie różnych zobowiązań modlitewnych, które się wiążą z tym, że trzeba na przykład różaniec się modlić, albo jakieś tam modlitwy specjalne odmawiać, takie i inne. I już nie ma czasu na ciszę, na milczenie, na właśnie na ten rozwój. Spójrzmy tak na to. Ja nie mówię, żeby zmniejszyć czas modlitwy. Nie, o to chodzi, nie? Tylko, że Pan Bóg chce rozwoju. Pamiętajcie to. Pan Bóg chce rozwoju. Może więcej chce, żeby słowo czytać i myśleć, i rozmyślać, nie? Słowo, w sensie Słowo Boże. O to mi chodzi. Woła nas do rozwoju. Modlitwa to jest najlepsze, co możemy dać. I jeszcze to chciałem powiedzieć tym wszystkim, którzy tak szybko żyją i myślą, że dobra. I pierwszy etap szybkiego życia to modlę się w aucie, nie? Drugi etap szybkiego życia modlę się już na łóżku, jak już w pozycji horyzontalnej. I trzeci etap to już jest ten, że się nie modlę. Ale pamiętam, żeby się modlić tak, a jeszcze dziecku powiem, wnukowi, ale już sam się tak... Jeszcze jak z kimś to się pomodlę, ale już sam, no to już wiadomo. Tak, trzeba, ale ja po prostu szybko żyję, nie? To tym wszystkim chciałem powiedzieć, że to nie jest strata czasu, modlitwa. I tu właśnie ona wymaga naszej wiary, że kiedy się modlę, to najlepiej spędzam czas. Nie mogę lepiej spędzić czasu niż na modlitwie. Zwłaszcza do tych wszystkich mówię, którzy gonią w życiu. Do tych wszystkich, którzy są zabiegani.
To tak nie jest, że a to potem, bo jeszcze muszę to zrobić, tamto i siamto. Nie? I przychodzi diabeł często i nawet jak już staniesz do modlitwy, klęcisz do modlitwy i on jeszcze ci mówi, a tam, słuchaj, trzeba zobaczyć w telefonie, tam taka sprawa, tam promocja może być w sklepie, nie? Albo tam coś ci napisał. I wtedy akurat ci przychodzi, nie? Odrzucać to wtedy, bo to po prostu jest modlitwa, jest tym czasem świętym. Uwierz, że to jest dobry czas. Dobrze spędzony. Modlić się codziennie, rano i wieczorem, to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Po przebudzeniu modlić się. Przed zaśnięciem modlić się. To jest bardzo dobrze. Drugim miejscem nadziei to jest cierpienie. Papież mówi działanie i cierpienie. Mówię o tej encyklice, o nadziei. W cierpieniu, no cierpienie jest często takie, że po pierwsze nikt nas nie zrozumie do końca, bo w cierpieniu w pewnym sensie jesteśmy samotni. No dobrze, jak masz dobrą relację z żoną, z mężem, tak, ale w pewnym sensie to już jesteśmy samotni. I często świat jakby chciał skrócić cierpieniem, nie? No to dobrze, że są różne jakieś znieczulacze i tak dalej, tabletki, tak, i tak dalej, które na przykład znieczulają ból. Ale papież mówi po pierwsze, że ból, ten taki fizyczny, to jeszcze można znieczulić, ale ten taki psychiczny i ten duchowy, to jego bardzo trudno. Nie? I tu właśnie jest miejsce na nadzieję, że moje cierpienie ma sens w Chrystusie. Że to, co ja przeżywam, po pierwsze, że Pan Jezus mnie rozumie i tutaj też polecam Matkę Bożą, bo ona stała pod krzyżem. Bo ona stała pod krzyżem, nie? I ona też cierpiała. Współcierpiała. Jeśli chodzi o zrozumienie, to polecam ją. I że to ma sens. Ale to jest nadzieja, że to ma sens. I ostatnim miejscem nadziei, jak modlitwa, cierpienie, działanie, cierpienie. I ostatnie to jest sąd ostateczny. Że mnie Pan przyjmie do siebie. Nie? Nadzieja moja. Że mnie Pan przyjmie do siebie. Że nadzieją jest też modlitwa za zmarłych. Nie wiem, czy się zastanawialiście. Ona jest sama w sobie nadzieją, że mam nadzieję, że oni są w czyśćcu, że nie są potępieni. Mam nadzieję, że Pan usłyszy moje modlitwy. Mam nadzieję, że ten mój wyjazd na cmentarz to nie jest tylko takie pójście sobie. Mam nadzieję, że ta msza za zmarłego to ona jest przyjęta przez Pana Boga. Nie? Mam nadzieję, że ten mój odpust, który chcę ofiarować. Nie? Mam nadzieję, że te wszystkie modlitwy to jest sens. Nie? Widzimy też to zapalanie świeczek. Nie? Świeczka też piękna sprawa, że ona ten płomień ma do góry. Pokazuje nam skierowanie naszych wszystkich tych cnót do Pana Boga. Ktoś się modli, zapala świeczkę. No super, nie? Bo ona pokazuje, że ta modlitwa moja, ona jest na Boga skierowana. Ktoś właśnie ma nadzieję, ale bo my mówimy tutaj o ostatecznej nadziei, nadziei w Bogu dzisiaj. Bo taka nadzieja, że Polska przegrywa 0-1 i jeszcze może jest nadzieja, że będzie remis, to nie o to chodzi, nie? O nadziei w Chrystusie, że moja nadzieja jest do Chrystusa, pokazuje nam płomień ognia, pokazuje nam, że ona do Niego prowadzi, do Pana. Ona jest w Nim. Tak, wiara, nadzieja i ostateczna cnota, którą skierowana jest do Pana Boga, to jest miłość. Miłość, której On nas wydoskonala, której się uczymy tak naprawdę. I często jak właśnie, to też o modlitwie powiem, jeśli się modlisz, albo się spowiadasz i nie ma postępu, nie? Albo nie chce ci się iść do kościoła, no ale pójdziesz, nie? No to wtedy właśnie cnota miłości się w nas wydoskonala. Czemu? Bo Pan Bóg widzi, nie? I mówi, no zobacz, ja wiem, że mu się nie chce. Nie? Ja wiem, że jest śnieżyca i że, no, mógłby sobie już powiedzieć, że nie idzie. Nie?
że nie ma gdzie zaparkować i jest trudno. Ja wiem, ale jednak mnie kocha. Jednak przyszedł. Nie? Ja wiem, że mu się nie chce modlić, ale on mimo wszystko staje na kolana przed Paniem i się modli. Nie? I nic nie czuje. Pan Bóg to dobrze wie, że my nic nie czujemy, jak się modlimy często. Nic nie czujemy. Po prostu ja wiem, że jak mógłby pomyśleć, że to stracony czas, ale on mimo wszystko to robi, bo mnie kocha. I w nas ta miłość, ona się właśnie powoli, powoli ma stawać coraz doskonalszą do Niego. Kształtujemy, czytając Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelię, zwłaszcza psalmy. Ja zachęcam do tego, żeby otworzyć, żeby się właśnie modlić, żeby czytać. Może się nam wydawać, że ja to nie, albo kiedyś to się modliłem, nie? A teraz to nie mam czasu, nie ten. Właśnie diabeł robi, bo diabeł nas chce wyciągnąć obecny teraz z obecności. On chce nas wyciągnąć z tego czasu teraz. Bóg jest miłością. I przedtem, potem On nas będzie kochał. Przedtem On nas kochał. Ale Bóg jest miłością i kocha nas teraz. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że mamy być teraz, tu i teraz z Bogiem. Skupić się na Nim. Nie? Przychodzi diabeł i wyciąga i mówi, a zobacz, ale jutro Cię kochać nie będzie. Nie będzie rekolekcji, już nie będzie tak fajnie i tak dalej. I Ty już dzisiaj nie korzystasz z tego, co Pan Bóg daje teraz. Nie? Albo wczoraj, nie? Mówi, a wczoraj to Cię zranili, nie? A wczoraj to coś tam było, nie? I diabeł tylko nie chce, żeby człowiek był teraz, tu, przy Bogu. Żeby dusza była z Bogiem. Bardzo ważne, żeby dusza była z Bogiem teraz. I ja zapewniam o tym, że Pan Jezus kocha nas teraz, dzisiaj. W tym momencie. I gdy będziesz się zastanawiać, czy się modlić, czy nie modlić, albo czy iść do spowiedzi, czy nie iść do spowiedzi, to przypomnij sobie, że right here, right now, to jest miłość Pana Boga. Sakramenty święte. Jakże ważne jest dobrze się wyspowiadać przed... W ogóle się dobrze spowiadać i sakramenty święte. Nie? Dziękować Panie Jezu. Ja Tobie dziękuję, że ja pojechałem tak daleko do Kanady i że tu są te sakramenty. Że ja to mogę korzystać z tego. I też, żeby to nie była ta modlitwa tego, ci co nie chodzą do sakramentu, nie? No to wtedy napiszę, Pan, wtedy sobie będziemy pychę zwiększać, a nie ten. Dziękujmy, że one są. Ja tak powiem, w Doniecku teraz to jest, kto się interesuje wojną, to wie, że teraz to jest okupacja. Jeden siadał ludzi, to było w sierpniu i z tego co wiem, on powiedział ludziom, ludzie, i już nam pozwolenia nie dają. Nie? Rosyjskim księżom, żeby tam jechać. Nie? Już nam pozwolenia nie dają. Spowiadajcie się i ten. I nie wiemy, co będzie. Wszyscy przyjdźcie na to spowiedź. Cała parafia się zeszła. Nie? I tego wewnętrznego, że ja mam wiarę. Że mam odwagę, bo do spowiedzi trzeba się odważyć. Nie? Dziękujmy Bogu za to. I trzymajmy się tego mocno. Jan Paweł II mówił, raz na miesiąc, nawet z tych lekkich grzechów, ale po prostu, żeby uczyć się do takiego rytmu życia duchowego. Ja mówię o spowiedzi, ale mówię o wszystkich sakramentach. Tak samo sakrament chorych, żeby się go nie bać. Kobiety. No i ja z nią gadam i mówię, to może sakrament chorych. A nie, ja chcę żyć. No i nie wzięła, nie? Nie? No, pomyślcie sobie, jak to człowiek się boi, nie? Przecież to jest sakrament chorych, jeszcze raz, chorych. Idą po ten sakrament, bo jestem chory, to jest alkoholizm, to jest choroba śmiertelna i idę, proszę o sakrament. Na tej podstawie. Nie? Sakrament chorych, żyjących ludzi, a nie umierających. Nie wiem, czy, jakoś to tak jest, że katecheza, to jest jakiś zabobon, ja myślę. To jest jakaś zła wiara, nie? Że jak przyjmę sakrament chorych, no to już muszę umrzeć. Nie? To jest jakiś zabobon. Myślę, że w tej parafii tego nie ma. Mam nadzieję.
Siostry i bracia, Pan Jezus nas wzywa w tym wszystkim do regularności, że będę to regularnie robił. Nie? I tak naprawdę po co robię postanowienie? Nie? Ja robię, w wszystkich relacjach mówiłem, ale tak naprawdę robię po to, żeby uwielbić Boga. Żeby dać Jemu cześć. Żeby czekać na Niego. Po prostu w codzienności często słyszymy o ludziach, którzy w jakiś sensie są ogołoceni. Tak? Ktoś miał operację poważną na raka. Ktoś się dowiedział, nie? Trudną diagnozę życiową. Tak? Czy u mnie na wojnie, nie? Że ktoś wyszedł z plecakiem sąsiada, nie? A on żyje. No, takie ogołocenia to rzadko są. Rzadko są. No i dobrze, że wtedy w tych ogołoceniu jakoś łatwiej do Pana Boga duszę skierować. Nie? Że ja już faktycznie widzę, że no, to jest tak jakby się, jak Pan jest mój, że świątynia łaska jest, takie ogłoszenie, ale nie każdy je ma, tą łaskę. Bo ty wyjdziesz z kościoła, będziesz mieć samochód, dalsze to samo. Wszystko będzie tak samo. Nie, że bankrut zaraz i ojej, no to do Boga się zwrócę. Ogołocić w jakimś sensie, nie? W jakimś sensie, żeby postanowienie mnie w jakimś sensie ogołociło, że na przykład ci, co tam mówią, że nie jem cukierków, nie? To ma w jakimś sensie taki sens, że ja faktycznie wtedy czuję, że czegoś nie mam, nie? Kiedy nie jem cukierków, ale chociaż dla kogoś może być i dobre, nie? Albo, że codziennie będę przychodził na mszę świętą. Nie? Cały Adwent. To się jakoś ogołacam z tego, z tych wszystkich innych relacji, które, wszystkich innych, do rzeczy, do ludzi, które mógłbym mieć, ale muszę się wziąć, spakować. Duże znaczenie, to takie ogołocenie się właśnie przez postanowienie adwentowe. No ja myślę, że wielu z was może miało taki element w życiu swoim, nie? Jak opowiadacie o tym, jak ja przyjechałem do Kanady z jedną torbą, nie? I to było wszystko, co ja miałem, nie? No i może żona. A może jeszcze nie było żony, nie? To był taki moment do ogołocenia, no ale drugi raz Pan Bóg go może nie dać. Pan Bóg może chcieć, żebyśmy dobrze przeżywali święte czasy Adwentu, postu i tak dalej. Nie? I można wspominać i opowiadać wnukom, nie? Jak to było, kiedy to ja nic nie miałem. Nie? Może go już drugi raz nie dać. Dobrowolnie wejdźmy w tą ciszę Adwentu też, nie? W tą ciszę, w to ubóstwo adwentowe. Bo zobaczmy, i chciałbym, żeby tak zakończyć, pomyślmy o Adwencie. Matkę Bożą w Adwencie. No ona ma Pana Jezusa pod sercem. Żeby Go czuć. No to trzeba ciszy, nie? Żeby to przyjść do Matki Bożej i powiedzieć, i ona być takim czujnym na te ruchy dziecka. Nie? Trzeba być takim delikatnym, takim ogołoconym, żeby poczuć Boga w tym Adwencie. Do tego zachęcam i niech w tym nas też prowadzi ona, która jest tą dziewicą Adwentu, która jest tą, która się, bez niej tego Adwentu by nie było, która się zgodziła na to, że narodzi Syna.